to witamy wszystkich z Cieszyna. Tam pisze po angielsku go back to hell, czyli wracaj do piekła. I o tutaj żadnego piekła mam, nie mam zaplanowanego, chyba że to, że będzie piekło w sensie takim, że będzie fes gorko. Dobra, no to nie przedłużamy. Witam was wszystkich. Machina teleportacyjna po raz pierwszy w lecie i jadymy. Jeżdżamy na cieszyński rynek. Tutaj zaczyna się nasza rajza. I co mamy? I mamy problem. Z ruchu. Oczywiście nie może odbyć się dzisiaj bez cashowania. Mamy cash'a i to już drugiego. Trochę się tutaj musimy pospinać, ale generalnie rzecz biorąc dzisiaj trochę spinania będzie. Niby 4 godziny miałaby trwać sama rajza, ale jeszcze cash'e to będzie drugie tyle. Auto pod dachem, także lat mu nie groźny, krupy to nie rozwalą. Tutaj mamy budynek dawnej synagogi żydowskiej w Cieszynie. W tym budynku swoją siedzibę miała izraelicka gmina wyznaniowa w Cieszynie. Obok stała synagoga wybudowana w 1838, zburzona w 1939, czyli miała 101 lat i fajna. Pamięci społeczności żydowskiej miasta Cieszyna i okolic. Żeby mi żaden głupek jakichś antysemickich komentarzy nie pisał. To, że je zaskoczymy. Nie remont. Zobaczcie, w którym stronę jest ta szabla, w stronę Czech. Rzeka Olza. I mamy już wszystkie Cieszyn. Gdzie tutaj zauważyłeś coś ciekawego, jeśli chodzi o nazewnictwo ulic? Dlouha Lange Straße po niemiecku. Słuchajcie, tu jest Dlouha i Dlouha, a tu jeszcze jest po polsku długa. Oto dziwna sytuacja.
Trasa z Cieszyn do Cieszyn. Mirowa Pokoju. Pokazuje mi też czeskie nazwy ulic. I dobrze, bo są my właśnie na terenie Czeskiej Republiki. Dzisiaj większość rajzy właśnie w tym kraju, w tym państwie. 10:18. Aż zawróć, nie zawróć, tylko jedziemy dalej. Jest i słynny Krecik. No są my w jego kraju w końcu. Krecik. Inne takie bajkowe postaci. O, jest i Runca jest. Maja Gucio. Żwirek i Muchomorek, no tak, to też ich kraj. Pięknie, pięknie. Super. Karkulka. Proszę, jest i Rumcajs. Cypisek i Hanka. No proszę, jakie atrakcje dzięki Keszom mamy. 18 metrów, 17. Można tu wleźć. Bardzo fajnie. Nawet coś się dzieje. Jakiś ruch ten wunio. 19, 20. Jedna nie tu. No tak, widzimy właśnie Cieszyn. A góry to tam jest Czantoria. Pasmo Soszów, Stożek. Tam widać jakąś górę, ale tam daleko, ale nie wiem, czy to jest blisko. Ale tam w oddali widać Tatry, jak jest ta chałupka z tym kuminem. Widać Tatry, a tutaj już Jaworowy i Beskid Morawsko-Śląski. I są my w Kocobym i Żułom. I to co normalnie. Praca w niedzielę. Pięknie widok na Lesną Chorę. Co? Ja bym się nie odzywał, czyli ja bym nie prosty. Do mnie to jest nienormalne coś takiego widzieć, żeby robić takie roboty w niedzielę. Przecież Kościół wyraźnie godo, żeby nie wykonywać prac niekoniecznych. A przecież rzazanie stromu to nie ma praca konieczna jakoś. Powariowali po prostu. W tydniu tego nie idzie zrobić. Tak swoją drogą to moje koło wczoraj zostało poświęcone. Zarówno koło jak i auto. Zostało poświęcone z racji wspomnienia świętego Krzysztofa, patrona kierowców, podróżnych, prostomajtych rajzowiczów. Czyli także i naszego patrona, no. Patrona rowerzysty. Ja? Co? Ja teraz Garmin mi powie, no. Chyba nie tam kresu. Nie, Garmin skręca. Dobrze.
Zresztą tutaj idzie trasa rowerowo i pieszo, jak widać. Piechy też tu leżą. No, powiem wam, tak to trochę partyzantka nam się teraz zrobiła. Tu jeszcze nie pomłócone, u nas już jest pomłócone. Do takich się, tak się człowiek czuje, jakby komuś po łęgu jechał. Ale tamten kopiec przed nami, konkretnie, tak oby Rudzica, przez którą dziś orzech jechał przecież. Niestety, jutro trzeba wracać do roboty, o 4 rano trzeba stować, jechać na kole do roboty. Aha, garmin chyba nic nie godo. No pewnie, że nie godo, że skręcony. Czemu takie się nie odzywasz? Się mu zapomniało. Ten tryb uśpienia to chyba raczej nie jest zbyt dobry. Ale dobrze, że ja się też zorientował. A tam dalej pisało na tym znaku, że wyjechać po pieszej, modrej trasie. A swoją drogą to ja tu kojarzę ten teren, ja tu już chyba kiedyś był. Się co da. Trochę zboczyłem z kursu, ale jest tutaj interesujące miejsce. Miejsce katastrofy lotniczej Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. Lotników polskich, którzy tutaj się rozczaskali swoim fligrym. Dokładnie 11 września 1932 roku. Jakoś tak symboliczna ta data, ten 11 września, nie? Żwirko i Wigura. I to jest miejsce zwane Żwirkowiskiem. Symboliczne groby. Wigura. I Żwirko. Czemu symboliczne? No bo on ich tutaj nie ma pochowanych. Oni są w Warszawie na Powązkach. I oczywiście, jak widzicie, cały czas znajduje kesze. Także fajnie. Super. I to jest właśnie ten pomnik, ten Dinkmal. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. Pamięci lotników polskich Żwirki i Wigury, którzy zginęli na tym miejscu, polegli w katastrofie swojego samolotu 11 września 1932. I widać polskiego orła i lwa czeskiego, czechosłowackiego w zasadzie. No i są już w miejscowości Cierlicko. Badają cennikierzy Terlicko. Terlicko, no to jest po czesku, po polsku Cierlicko.
bo to są kiedyś ziemie zamieszkane w większości przez naszych. A więc te nazwy mają polski rodowód. Cierlicko. No ja tu był i jezioro Cierlicko też jest przed nami zresztą. A przed chwilą żeś widział pradziada z Jesienników. Także fajny widok tutaj jest. Ale tu już nie ma widoku, bo już zjeżdżamy do doliny rzeki Stonawki. Tutaj na Stonawce. No. I pojadymy przez Chras. Chras, czyli Tama. No i mamy pierwszego takiego dużego kesza. Z takiej dużej skrytki. Fajnie. I mamy stary krzyż z 1869 roku. A tu są jakieś gęsi. I mamy jezioro Czernicko. Elektrownia też jest. Tak, tak, a przed nami jest dalej w Olbrachcicach. Myślałem zjechać na kesze do lasu, ale teren nieprzystępny. Trzeba będzie kiedy indziej przyjechać. A przed nami Genał Łysochora. Tutaj, że spotkał rowerzystów z Jastrzębio. Nie wiedzieli jak jechać. Ja też tu jadę na nawigację, więc trudno. Chociaż ja już tu wiele razy był w tym rejonie. Teraz jadę w kierunku Żywocic. No i to SB, czyli Bielsko-Biała jedzie. Ta Honda czarno. A my są w Żywocicach. To jest Hajla Chawiżowa. Skąd ta nazwa Chawiżów? Ano stąd, że Chawisz to jest po cieszyńsku górnik. Chawir, Chawisz. To jest też ta jedna z tych odmian tej śląskiej gotki naszej. Cieszyńsko-gotka. Ale to jest wszystko śląsko-gotka. Temu to przemawia też za językiem, żeby to uznać też śląsko-gotka za język, bo ona nie jest finał jednolita, ona się dzieli na gwary jeszcze. Ja, finał na elektrykach jadą. Niby pisze na Chawiżów 6 km, na Żywocice 1, Cierlicko 2, ale no już są. W tej Żywocicach. W granicach administracyjnych oczywiście. Musimy to nagrać. Piękny widok. Zajmę są w Cierlicku. Jakiś autobus. Chawiżów, miasto Prażywot. Miasto dla życia. No, sztuczne miasto. Tak samo jak i Jastrzębie Zdrój. Budowane z kuli kopalni, z kuli grubów. Ale my są
oglądali w Czerwicku przy ulicy Długiej. Jest trochę sztajfa tutaj, ale damy radę. Bo za chwilę chyba będzie dość fajny widok. Ależ tu jest ogień, ależ tu jest bajunia. To mnie prowadzi prosto. Bajunia. Wysokura genał przed nami. Ja. Tam są nasze góry. Tutaj już Jaworowy i Wysokura przed nami, naprawdę. Fantastyczna sprawa. Jest tu naprawdę pięknie. Krasny pochlek, krasny. I Wysokura z lewej, z prawej strony raczej. Może kierunki się już pokiełbasiły. Góra, która została przeze mnie zdobyta prawie rok temu, 25 września 2022. I jest plan, żeby zaziem zdobyć. Mam nadzieję, że wtedy już będzie lepsza pogoda, bo jak ja tam był, to była mgła jak w Pierun wtedy. Ale to, co tu się odwaliło, naprawdę rewelacja. A nie wiedziałeś, że mnie Garmin też tutaj poprowadzi przez takie zadupie w polach. Wypadałoby kaj do jakiegoś sklepu być, żeby sobie kupić jakieś jedzenie albo do jakiej jadłodajni. Tutaj to idzie w Czechach, w tym kraju, w Słowacji to raczej idzie padnąć z głodu. W Polsce jednak żarcie jest dużo lepsze. Kukurydza, czy jak to woli majs, pszenica, żyto. Jeszcze nic nie pomłocone, a u nas jest wszystko pomłocone. Miesiąc temu młocili. No. W Sowiszowicach leje. Towarzystwo Turystyki Rowerowej Cyklista mnie mija. No proszę. Powiem wam, że może tu kiedyś jakoś droga była. Nad nim trochę zdurniał, ale jest tu ślad asfaltu, słuchajcie. To, że dawno ta droga nie była używana. Tak zarosła. Ja pierdzielę. Au, pokrzywy. Gdzie tu jest asfalt? O, to jest asfalt. Ale już tak zarośnięty trubą, jedź do alei. Garmin trochę ogłupił tutaj. No, ale widać, że to jest jakoś tam uczęszczane jeszcze. Ja pierdzielę. Ale taka trasa, coś niesamowitego. To wygląda, jakby jakaś opuszczona miejscowość była. Szkło. Kurde, nie robię. Macie, to jedyne. Widzę, tu jakoś woda jest. O, ho, 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 ale mamy
teraz przeszkoda. I co teraz? Lipa, a ja tam mam jechać. Faktycznie lipa się zwaliła. No i co? Ale trzeba coś tu ogiąć. A na szczęście nie ma tak źle. Ale mamy następną przeszkodę. Ale na szczęście nie tak jak tam, a jak na długo, to jedziemy dalej. Ale przygody, ja pierdziulę. Matko Bosko Święto. O, ty nie zjadę. Możemy zjechać na życie. Sandały to nie są odpowiednie wódki na taki kopce. Tak, ja tu już kiedyś był. Jeśli zaś taki był, na razie. I my zalew w Żermanice i Wysochora. Nasi też wszędzie dotrą. Ależ tu mamy sztajfa. Trasa rowerowo 60-90. No ja już jadę w kierunku Cieszyna.
I tam jeszcze coś wykombinujemy, bo będę trochę zawczasny. Aż tu. I tam jeraj ze skończyć o 8 wieczór, za 5 godzin do tyłu. A, rzeka Stonawka. Stonawa. Stonawka. Ja tu już kiedyś był. Jak fajnie skały wypłukało, nie? Takie progi się porobiły. I co się zaczyna pryszczeć mi tu. Ogłosili, że będzie deszcz. Może dobrze, że nie pojechałem do tego frytka. Czysta woda. Jesteśmy morskim krajem. Wolimy do siebie, oj. No, popieprzona, ale też fajna rańca. Ale jakie widoki, zaraz zobaczycie. Ludzie. I tutaj mamy kamień, który wyznacza czwórstyk. Czwórstyk. I tak, mamy tutaj czwórstyk, czyli styk czterech miejscowości w jednym miejscu. Teraz to już nie są miejscowości, bo Pszanowice, Górny Żuków, Koniaków i Grodziszcze, Koniaków i bodajże Górny Żuków to jest chyba już dzielnica Cieszyna czeskiego, nie wiem, ale w każdym razie ten czwórstyk już nie ma takiego znaczenia jak kiedyś, że to były osobne miejscowości. Teraz już jest to, niektóre z nich są częściami właśnie Cieszyna, czeskiego oczywiście. Tak, tutaj mamy taką kaplicę w Koniakowie. Dzielnica oczywiście Cieszyna, czeskiego. Historia jest z tym związana taką, że odbywał się tutaj pogrzeb jednego gościa. I w trakcie tego pogrzebu do kaplicy uderzył piorun, z tym, że to był piorun kulisty. I tyle właśnie ludzi, co tutaj widzicie na tej tablicy, zabił. Oczywiście wszystko pisane po polsku. No, widok fantastyczny z tego miejsca. Chociaż no wiemy, że cmentarz to raczej nie jest zbyt fantastyczne miejsce. A tutaj mamy właśnie cmentarz ewangelicki. Mamy tutaj piorunowatego kesza, takiego metalowego, i ja nie wiem jak to otworzyć. Prawdopodobnie jakoś tak. O! Co my tu mamy w środku? No. Tak, tu jest próżna, a tu jest notatnik. I trzeba się do niego wpisać. Zatem troszkę wilgotnie, jest ołówek, ale ja mam swój własny długopis. Słuchajcie, a są tu wpisani. Proszę. No co jak co, ale impreza musiała być piorunowo. Żebyś takie ścieżki rowerowe były wszędzie, to by było super. A jest, jest w Cieszynie, czeski. No powiem wam, że pomysłowość niektórych kaszerów jest naprawdę fantastyczna. Taki orzech. To jestem w czeskim Cieszynie, jadę przez jakiś park. Łowię kesze, bo mam jeszcze 2 godziny czasu w zasadzie. Teraz, że jednego nie znoszę, ale już jadę do następnego. To 90 metrów. Jak jest czas, to warto skorzystać. No Garmin głupieje, bo zjechałem z trasy, nie? Ale fajny teren tu jest. W związku z tym, że
nie ma mostka, to przejdę po prostu przez Krzypopkę. Może se nogi trochę umyję. Ale zimno woda. Mam sandały, także to nie jest żaden problem. Widzicie? Lipiec to nie problem. Za chwilę się dowiem, że jakaś dalej most i będzie dopiero leje. Tak, tutaj mamy bunkier, który postawili Polacy, polska armia w 1938 roku, kiedy tutaj zajęli Zaolzie. Także się przed chwilą dowiedział. Identyczny jak większość takich bunkrów, żelbetowy. Pamiątka po, jak to go dają, okupacji cieszyńskiej ziemi przez Polaków. Czechy to tak go dają, a u nas to wiemy, że to było zajęcie Zaolzia w 1938 w październiku. Zupełnie niepotrzebny. A ja dalej się kręcę po czeskim Cieszynie. Już mam prawie 20 Cieszy dzisiaj. No nie udało się do Prytka, no to chociaż też jedę do mnie. 20 Cieszy na czeskiej ziemi. No i jadymy do kolejnego. Oczywiście nie nagrywam tego, bo byście wiedzieli, kaj te Cieszy są. A to nie o to chodzi. Czy to się oddalą od tego? Nie może być. W ogóle ja takich terenów tutaj nie znam. Nigdy nie był. Przez te Cieszy to się poznaje taki tereny, o których człowiek nie ma zielonego pojęcia. A Garmin tylko wariuje. Ale Garmin mnie zaprowadzi do auta, tak. Byle jakiego miejsca mnie zatrudzi. Przejeżdżamy teraz pod Sztoreką. Skończyli mekefowani na dzisiaj. Przełażę teraz przez Ulza, czyli przez czesko-polską granicę do Rzeczpospolitej Polski, której już brzeg jest. I cóż,
O, telefon się odezwał od razu. I cóż, no jademy już po aucie. Nie będziemy za wiele nagrywać. I cisnemy do domu. No i Garmin mnie już doprowadzi do ciebie. Tak nam się to trochę przedłużyło. No kaszy mamy za to dość dużo. Nie udało się zajechać do Frytka, ale to nic. Co się odlecze, to nie uciecze. No już się musimy pakować, bo o 4 rano trzeba jechać do roboty. I tym samym kończymy dzisiejszy rajza. Fajnie było. Fajnie było, ale się skończyło. Trzeba iść do roboty. No to nic innego, jak to można powiedzieć, czym się idę zasiąść.